Dzień dobry Państwu. Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz przewodniczący Okręgu Olsztyńskiego ZHR. Proszę Państwa, zwróciliśmy się do Pana Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka, o to, aby 17 września tego roku ten pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, tak zwane olsztyńskie szubienice, zostały usunięte z przestrzeni publicznej naszego pięknego miasta. Szanowni Państwo, mamy nadzieję na to, iż w końcu ten monument zostanie wykreślony z ewidencji zabytków i to umożliwi realizację naszego projektu. Chciałbym osobiście podziękować wszystkim tym osobom, które zdecydowały się na wstąpienie do Komitetu Olsztyn Wolny od Symboli Totalitarnych, a szczególnie panu posłowi Januszowi Kowalskiemu z Solidarnej Polski, za to, że zdecydowały się firmować swoimi nazwiskami przywrócenie w przestrzeni publicznej Olsztyna prawdy historycznej. Chcemy, aby na tym miejscu stanął panteon walczących o wolność Warmii i Mazur. I to jest dla nas istotne, aby w polskiej przestrzeni publicznej stały pomniki polskich bohaterów, a nie obcych najeźdźców.